Thank you, see you. Jesteśmy właśnie w Singapurze po 5 godzinach podróży z Warszawy do Kataru i po 8 godzinach podróży z Kataru do Singapuru. Teraz Port Moresby. Papua! Lot będzie krótki, 6,5 godziny, więc spoko. Nie możemy się doczekać, jesteśmy trochę zmęczeni, ale mood jest większy od tego. Artur, jak się czujesz po 26 godzinach pierwszego lotu? Wytrzymałem, jak na pierwszy raz naprawdę dobrze. Super, 27 godzin, dobrze, że samochodem nie mogliśmy tego jechać, ale żyjemy super. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest taka, że bardzo się cieszę, że jesteście. Jest to team nie z przypadku. Pewnie ktoś by chciał z was wiedzieć, czy ktoś jeszcze chciał jechać. Plus minus jakieś 50 osób. I każdy był gotowy wyłożyć dychę. To był szok dla mnie, szczerze. Ale musieliśmy w jakimś miejscu powiedzieć stop. Jest taki pastor jeden, jego służba to nie jest tylko usługiwanie w kościołach, ale Bóg mu powierzył służbę łączenia służb, służbę łączenia ludzi na całym świecie. I on do mnie powiedział, że Bóg mu kładzie na serce to, żeby on z nami współpracował. I powiedział, gdziekolwiek jedziesz na świecie, zadzwoń, zanim kupisz bilet powrotny, bo może coś jeszcze będzie w okolicy kontynentu. Oni w takich skalach rozmawiają. Więc ja mu powiedziałem, jadę do Australii. On powiedział, to nie kupuj biletu na powrót jeszcze, bo dorzuć sobie 2 tygodnie w Papui. I ja przyjechałem do Papui, nie wiedząc w ogóle, co mnie czeka, nie wiedziałem, jak to będzie, gdzie ja będę. Kazali mi kupić bilet do Port Moresby. To kupiłem, przyjechałem jak wy, a na mnie chłopaki czekają z biletem drugim, kupionym dla mnie i wysłali mnie na tą... na bukę. A z buka łódeczka i zrobiłem taki tour po 4 prowincjach. I przed wylotem zostałem zaproszony na kolację z takimi ludźmi, którzy mają największy wpływ w chrześcijaństwie tu w stolicy i generalnie w kraju. No i na tej kolacji powiedzieli, że chcą zrobić konferencję na Stadionie Narodowym i żebym ja głosił. No to ja mnie to był szok. Powiedziałem, chcę zabrać ludzi w służbach i nagrzanych, żeby mogli doświadczyć, zobaczyć, dotknąć, posmakować i przywieźć z powrotem. Ja powiedziałem, super, to my przyjedziemy tydzień wcześniej i jedziemy na wyspę. Bo na wyspę też trzeba zajechać i tego doświadczyć. Mimo, że jest katorga fizyczna, to powiedziałem, że bardzo chcemy. I tam nie ma czegoś takiego, jak wchodzisz i są łóżka. To jest po prostu podłoga. Odpowiadając na pytanie, gdzie śpimy, nie mam pojęcia, co oni wymyślą. To jest dobre. Nie wiem, gdzie będziemy spać, więc nie wiem, co jest teraz, jaki jest plan aktualny. Od początku wiedzieliście, na co się piszecie. Pytania są zbędne. Tam wszystko, co do tej pory mieliście w głowach, zostanie zburzone. Tam jest inna bajka, oni nie potrzebują godzin spotkań, bo oni nigdzie nie idą, oni nie pracują, oni nie robią nic. Więc spotkanie zorganizować było na zasadzie, Jakub, dasz radę jeszcze? A ja mówię, kurczę, no to już 4 dzisiaj. Oni, dasz radę? Ja mówię, dam. A o której jest? No a za ile możesz? Ja mówię, no za 10 minut. Okej. Okay. 1000 ludzi za 10 minut. To jest najważniejsze, że jest oczekiwanie. Bez oczekiwania nie możemy nic otrzymać. I po prostu to jest ostatnia noc przed operacją Papua Nowa Gwinea. I miejmy nadzieję, że będzie zakończona silną ofensywą Bożego Kościoła i będzie zwycięstwo. Nie ma innej możliwości. Jest 5:48. Część naszego zespołu spotkała się na wspólnej porannej modlitwie, aby modlić się o cały ten wyjazd na wyspę, więc zobaczmy, ile ich naprawdę wstało. Jesteśmy już zwarci i gotowi.
Za kilka minut podjedzie bus, który zawiezie nas na lotnisko. Ja chciałem spytać, co robiliśmy dzisiaj o 5.30, bo nie było was na lotnisku. O 5.30 my modliliśmy się nad basenem, a wy modliliście tak? się gdzieś tam zamknięci, my byliśmy otwarci, także... Będzie dużo spotkań, chyba około 6 rano i wieczorem. Także jesteśmy nastawieni na taki naprawdę super czas wody. Moje pytanie jest, tak. Czy te wszystkie odblaski, tak czy te wszystkie odblaski służą po to, żeby dzika zwierzyna lepiej pastora widziała? Nie, te wszystkie odblaski służą temu, że jak ktoś będzie polował, żeby mnie zauważył i nie uznał za zwierzynę. Bo ja jeszcze posiadam jedną rzecz. Czapeczka nie ma szans, żeby się zgubić. Proszę bardzo. Z końca lotniska wszyscy was zauważą. Kiedy będziecie w lesie, wszyscy was będą widzieć. Nawet komary, niedźwiedzie i myśliwi. Mamy śpiworek, materac, czapka, rękawice, papier toaletowy. Także jesteśmy gotowi. Niestety nie wystawili jeszcze książki Jakuba Kamińskiego, Prawdziwe zwycięstwo, ale pracujemy nad tym. Dojechaliśmy, znaczy nie, dolecieliśmy do Buka i mamy ostatni moment, żeby skorzystać z toalety. To jest ostatnia stacja, gdzie mają toaletę, później szpachielka i dziurka. Przeprawka łódeczką krótka, bo to tylko gdzieś tam na drugą stronę, ale tam, w tamtym miejscu będzie czekał na nas bus, który będzie nas wiózł w głąb wyspy przez 1,5 godziny. I tam będzie się to już działo. Ludzie mówili, że byli 10 dni na górze. 10 dni spędzili czas na modlitwie, żeby się przygotować na ten czas. Także grunt jest wyczyszczony i jesteśmy gotowi. Mamy łódeczki i płyniemy na wysepkę. Jest super, wiatr we włosach i dwa silniki Rolls Royce'a. A tak naprawdę to jakiś zmontowany z jakiegoś skutera, ale dajemy radę. Tak. Walizka na kukach jest najlepszy wynalazek. No, ale widzę. Nie w Papui Nowej Gwinei. Wszystkim się chciało siusiu. I ludzie biegną teraz do toalety, zobacz. Dokładnie jedziemy godzinę 25. I zabił nas, bo powiedział, że jeszcze 40. Aha, myśleliśmy, że już za rogiem. A my już myśleliśmy, że jesteśmy za rogiem. 40
4 dni temu wyjechaliśmy, jeszcze ani jednego spotkania, bo ciągle jedziemy. I wydaje mi się, że powinniśmy kończyć tryb sikania, bo za dużo ludzi się gromadzi wokół busa. Dziwnych. Jak tam jedyneczka zrobiona, jedziemy? Tak, jedziemy, biznes klasa. To jest niezwykły model, dlatego że mamy tu dwa w jednym, luk bagażowy i luk pasażerski. On jest niesamowity. Sara, kocham cię. Ale Łukasz tutaj wygrywa. Łukasz jest dobry. Ja nie wiem, on chyba skończył jakieś kursy. Ojej, jak dobrze. Aż gęsia skórka. We were praying, expecting you to come. Today you are here. We really thank God for you. And we are hoping, looking forward to another experience of God's power during these days. Thank you very much for coming. On behalf of the youth in Bougainville, I just want to say thank you for coming. After my count, 1, 2, 3. Proszę o komentarz. Nie mam słów, po prostu jestem tak wzruszony. Tylko łzy lecą po oczach. Niesamowite, co? Jaki szacunek. Miłość jest przeogromna, a szacunek jest niesamowity. Ciężko powiedzieć, jest po prostu łzy, szok, wiesz. Wzruszeni tym przywitaniem, to jest jakiś kosmos, po prostu. Nie wiem, czy da się to odczuć tam, będąc po drugiej stronie, ale każdy z was jakby wziął w tym udział, to po prostu jest rozwalenie totalne, no, mistrzostwo świata, przywitanie godne królów. Nie? Mycie stóp. No, takie. Będziemy musieli długo jeszcze myśleć tak naprawdę, co się tu wydarzyło. Tak. Niesamowity szacunek, co? Speechless. Rozwala serce. We just came back from the prayer mountain last week. On Sunday we came back. When we were worshiping, the earth shook. How long have you been there? For 1 week. For 1 week? Just fasting and praying. Wow. We were like rotating. The other youths, they went up. They came down on Sunday, the others went up again. And then when they came down, the others went. We are just rotating, just preparing for this gathering. Yeah. Amazing time. So the song that they sang it especially for you. Wow. Your heart must become like our heart to receive from the Lord. The presence of the Lord is so thick here.
Even when you are sleeping 3 o'clock, they are already worshiping. That's why Jacob came back. But Dad was calling us from home, make sure the presence of God is there. And we said, oh, it's already here. Welcome. Jak tam? Mojżesz, co Bóg powiedział? Hej, bo oni tam z oczekiwaniami są, oni nie chcą słuchać, czy my jesteśmy spoceni, czy nie spoceni. Oni chcą tu duchowej pompy. Oni wrócili po 10 dniach z gór, z modlitwy, tu tam się dymi. I musimy dorzucić do pieca, a nie zamulić. Więc po prostu mamy podkręcić na maksa i zrobić klimat, nie? To be here with you again. We really believe that these 3 days it will be amazing move of God which will transform your life totally. Jak smakuje kokosik? O, powiedz Martuś. Coś pysznego. W życiu czegoś tak pysznego nie piłam. Pierwszy kokos w życiu? Pierwszy i najlepszy. To jest takie dziwne, że mam kokos prosto z drzewa, nie prosto z biedanki. Nie jest dobry ten kokos, ale jest zdrowy podobno. I możesz się przełamać. Muszę się przełamać. Nie taki. Polecam, zapraszam do toalety w pokoju na godzinę. Idziemy zobaczyć te rewelacje. No, moim zdaniem lepsza niż na jednym Orlenie. Jak spałeś, Kuba? No przyznam szczerze, że gdybym powiedział, że źle, to bym skłamał. Tak mnie zgwoździło dzisiaj, że odespałem wszystkie nieprzespane noce. Teraz, kurczę, seminarium mogę prowadzić. Holy Spirit, we welcome you in this place. You
your father from this earth failed you. Maybe your mother left you, but Father in heaven never ever will leave you. Never ever, because he is faithful to the end. He is, he was, and he will be faithful to the end. You cannot buy love of God. You cannot work for the love of God. You cannot stop love of God. When you understand that you are daughter and son of living God, you will understand that his love is available for you today. And you will not try to work for his love. You will not try to pay for his love. You will receive his love and enjoy his love. Spotkaniem tylko jeden punkt widziałem. God's love, Boża miłość. Ostatnia piosenka, nic jeszcze nie miałem, jak tańczyli, nic. Zagrali i pastor mówi, możesz wchodzić, a ja tylko mam jedno słowo na ustach, God's love, nie? I poszło, nic nie? Nic nie było przygotowane wcześniej. Nie, no klasycznie. Samo, ale się nie dogadywaliśmy przecież. No, God's love, tylko tyle, nie? A na jutro mam też tylko jedno, buź. Płonący krzak, nie? Krzew. Ale będzie bardziej czuję teraz, jak ogień przychodzi, to po co? Po co? I będzie wiem. Być może to są ostatnie 24 godziny tej wioski, nie? Może spłonąć jutro. Jutro może spłonąć. Także, co złego, to nie my. Nie, to będzie pozytywny ogień. Idziemy teraz jeść kolację. I mam tutaj, i chcę za to podziękować bardzo moim przyjaciołom Tomkowi i Oli, bo zapatrzyli mnie w polską suszoną wołowinę. Bo ostatnim razem, jak tu byłem, to nie dali mi jedzenia i opowiedziałem wszystkim, jak to strasznie będzie, a teraz wyszedłem na jakiegoś bajkopisarza, bo teraz wszystko jest, bo się przygotowali, to znaczy wszystko, no nie ma prądu, nie ma łóżek, ja mam jedyne, ale zobacz, co zrobili, się właśnie idziemy dowiedzieć. Tu jest nasz cały team. I tu mamy kolacyjkę. Renia, co my mamy tutaj? Ryż, a tu są frytki z... Coś z papają, co jeszcze nie jest spróbowane. Z banana. A frytki z banana. I jemy, nie? A tu jest całe źródło, zobacz. Sor z całego zaopatrzenia. Takie modlitwy, człowieku, jak oni tu mają, nie, która była czwarta, tak? No. Codziennie jakby każdy z nas zaczynał pół godziny takiego czegoś, gdziekolwiek będziesz, czy będziesz w Ruskach, czy w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie, pół godziny takiego uwielbienia, cały dzień masz błogosławiony. Śpinam się super. Nas nie obudziły koguty. Nie obudziły. Obudził mnie ten gong. Taki. To znaczy na zmianę, na gongi i koguty. Na. Dowiedzieliśmy się, że o drugiej spotykają się pastorzy, od drugiej do trzeciej, z tego co dobrze zrozumiałam. Od trzeciej do godziny szóstej są modlitwy i wszyscy są zapraszani. Wtedy jak są ta modlitwa, to te gongi się zaczynają odzywać. Efekt jest taki, że wtedy, kiedy spotykamy się razem, to Duch Święty przychodzi z taką obecnością, że tego nie można tylko powiedzieć, nazwać słowem. To po prostu jest widać, słychać i czuć. Najważniejsza rzecz, która dla mnie jest,
jedna z najważniejszych, ale właściwie na tym się wszystko opiera. Boża obecność. A to nie przychodzi samo, to przychodzi przez modlitwę, czyli poświęcenie swojego czasu. Oni dają część swojego życia, niewygodę, no bo lepiej się śpi w nocy, prawda? Ale za to owoce zbierają takie, jakie zbierają. Tego, co no, w większości kościołów nie ma niestety. To nie spadło na nich dlatego, że są tutaj. Oni po prostu płacą w jakimś sensie cenę, no bo to jest tak. Cena z ich ciał. Krzyżują swoje ciało. Ciężko pracują na to. Tak. Jacob Kaminski. We don't look for evangelists from Poland. Lord, I want now disappear, that you can increase in this place. Lord, I pray for extraordinary anointing this night. Release it, Holy Spirit. I will not start without you, Holy Ghost. I will not start without you. Wygląda wnętrze naszego terminala. Tu jest nasz jeden gate, tu jest drugi gate.
Tu nasz samolot już czeka. Here to tell you that is hope, and hope has a name. His name is Jesus. Hope has a name. His name is Jesus. Maybe you are looking for freedom and joy. I have very bad news for you. You will not find joy and freedom, because joy and freedom is not something, it's somebody. His name is Jesus. Maybe you are looking for forgiveness. Maybe you are looking for healing. I will tell you, you will not find me, because this is not something, this is somebody. His name is Jesus. Atmosfera była wczoraj genialna. Yesterday was great. Ale nie możemy osiąść na laurach, że teraz wszystko tam da. Musimy pchać do przodu. Push forward. Cały czas napierać. Push forward. Dziś zaczynamy z miejsca, w którym wczoraj skończyliśmy. We're starting where we finished yesterday. Czuję się od trawy piłkarskiej przed meczem. No i co, jesteśmy po spotkaniu modlitewnym. Idziemy się szykować, bo zostało nam jakieś półtorej godziny. Znaczy, została nam niecała godzina, ale tutaj się spóźniają o godzinę ze wszystkim. Więc, żeby było śmiesznie, wczoraj godzinę po rozpoczęciu konferencji ja jeszcze byłem w pokoju. Jeździ z takimi całymi pakietami elektryki, tu jest przejściówka na wszystkie kraje, polecam, jak ktoś potrzebuje, zobacz, pyk. O, i to reprezentuje chrześcijan, zobacz czemu tak mówi, ja jestem taki i wy się wszyscy teraz do mnie dopasujcie, jak się nie dopasujecie, to jesteście B i o was odchodzę. Nie, przyjacielu, musisz się dopasować, musisz być elastyczny, a elastyczny to znaczy pokorny i wybierasz tak, dopasowujesz się do sytuacji, aby działało, ale pamiętajmy, że zawsze poznamy po owocach. Tu jeszcze nic się nie dzieje. Dlatego musimy sprawdzić, czy jest prąd. Bo wielu chrześcijan jest bez prądu. Bez prądu, nie ma poweru. I teraz uwaga, czas owoców. Czy będą owoce, czy nie będą owoce. Jeżeli się zapali zielona tutaj w rogu, to znaczy, że są owoce. Jest. A więc co to oznacza? Elastyczność i pokora sprawia, że płynie prąd, który przynosi efekty i owoce. To jest przesłanie na dzisiejsze spotkanie. No gdzieś za 2 godziny będę wychodził z pokoju, więc totalny relaksik teraz, łóżeczko, nie spanie, ale uwielbionko, książeczka. Almost ready. Zawsze trzeba zapiąć mikrofon przed spotkaniem. Chcemy głosić o różnicy między teorią a praktyką. Widzisz, to jest dobre. Godzina 15 po rozpoczęciu mamy słowo. I wiadomość, że kierowca jest na miejscu. Proszę bardzo. Jest. Mamy ochronę. Dlaczego? Bo jest bardzo niebezpiecznie naokoło. Dlatego nie wychodzimy stąd, zanim nie przyjedzie samochód.
5 gości na ochronie do wjazdu do hotelu, czyli to musi być imprezowo. Bóg ma poczucie humoru. Jak mecze są w profesjonalnej piłce o 20:45, to mniej więcej o tej godzinie właśnie wjeżdża się z hotelu na stadion tylną bramą, kiedy już ludzie są na stadionie przez backstage. I mamy dzisiaj identyczną sytuację, nie? Skąd ja to znam? 18 spotkanie się rozpoczęło, a mamy 19:26, a ludzie w kolejce wchodzą na stadion, zobacz. To jest niemożliwe po prostu. You know, in Christianity, it's not about walking to church every Sunday. This is not a final goal. Christianity is intimacy relation with God. When you can hear Him, when you can speak to Him, when you can talk to Him with every situation in your life, and He will respond. I'm 26, okay? I left professional soccer player. I had everything. Many people are coming to me and asking, Jacob, tell me, what is the secret? Why you left sport? I said, can I ask you a question? If I will give you $100 and in other hand, $1,000, what you will choose? You have one chance, choose one. He said, of course, $1,000. I said, why? He said, are you kidding? Because it's so much more and better. I said, this is exactly why I left sport. This is nothing, God is everything. If you are a person who wants to say yes to Him, if you need Him, I want to tell you that this is your night and this is your moment of your breakthrough. Everyone who is hungry to experience Him now, personally, just come down. We're gonna pray for you. Holy Spirit is gonna touch you. He's gonna change you. He's gonna heal you, because He is real. Jak? Sztos. Ostro. Czasami myślimy, że wiesz, że jak ja nie czuję dreszczy, to nic się nie dzieje. Patrząc na ich twarze, nic się nie dzieje. Ja nie muszę czuć. Duch Święty przychodzi i dotyka. Ja sobie poczuję, pójdę do pokoju. Oni mają dostać. My siejemy, Bóg podlewa, oni wzrastają. Także mega. Ogień, panowie. Rozwałka typowa, tak ma być. Pała się wybiła, pach. Tak ma być. Dla Jezusa. Nie ma pytań. Panie, my idziemy prowadzić Twoje imię. Dla Twojej chwały. Nieważne, kto będzie miał mikrofon, Panie, nieważne, kto będzie tańczył, nieważne, kto będzie grał, Ty masz zebrać całą chwałę i Tobie jest, Panie, cześć. W imieniu Jezusa. Amen. We
we are here because we want to serve you, we want to bless you, and we want to be part of what God is doing here in Port Moresby and in Papua New Guinea. Hallelujah. Sounds of glory are coming. Obecność była tak namacalna, chyba najwięcej jak czuliśmy do tej pory. Naprawdę nic tego nie może porównać do niczego, tylko po prostu jak widać ludzi, którzy są dotknięci przez Boga, jest cudowne doświadczenie. Wierzymy, że zasialiśmy piękne ziarno, które wyda ogromny owoc. W czeku drugie 10 tysięcy, zostało już tylko 16. So we came to tell you that God
is gonna change Port Moresby. God is gonna change this nation. But let me share a secret. When God moves, He moves through His people. When God moves, He don't moves bam bam. He moves through His people. He don't said my angels will preach a gospel. He said, you, my church, you people, you will preach a gospel. He see us as His workers and as His servants and as His kids, which they go and share the love of God. You know, I can talk to you about Jesus 10 hours, but it's no sense because you have to meet with Him personally. So be ready, my friends, because Holy Spirit is gonna touch you tonight.